Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Graham Hancock. Od ponad 30 lat badam możliwość istnienia zaginionej prehistorycznej cywilizacji. Archeologia twierdzi, że gdyby istniało coś takiego jak zaginiona cywilizacja, to już dawno by ją odnaleziono. Zupełnie się z tym nie zgadzam. Moje poszukiwania trwają. W części świata, która często jest pomijana przez historyków zajmujących się początkami ludzkości, najstarsze daty, które ustaliliśmy, to około 13 200 lat przed teraźniejszością. Odkrywamy najciekawsze starożytne cuda świata. Jest numerologia, matematyka i astronomia. Można to uznać za utraconą technologię i dokonujemy nowych odkryć. To niemożliwe. Niemożliwe! Jako dziecko zawsze myślałem, że linia czasowa jest błędna. Wszystko z myślą o radykalnie nowej propozycji. Czy klucz do odkrycia zaginionej cywilizacji z czasów epoki lodowcowej może znajdować się tutaj, w Amerykach?